Boisko w Łobodnie nie jest chyba najszczęśliwsze dla Znicza Kłobuck? Jeśli pan redaktor odnosi się do zeszłorocznego, no może nie zeszłorocznego, ale... Zeszłorocznego finału Pucharu na szczeblu okręgowym, no to faktycznie wtedy szczęście nie dopisało. Chociaż myślę, że w większej mierze nasza kiepska dyspozycja przyczyniła się do tej porażki, a nie brak szczęścia. Jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, no Znicz praktycznie w pierwszej połowie dominował, ale nie mógł znaleźć recepty na pokonanie bramkarza. Po zmianie stron sytuacja się trochę zmieniła, bo pan został zaskoczony. To prawda. Kolega z Okrzy Łobodno w pierwszej połowie spisywał się bardzo dobrze i myślę, że w dużej mierze to jego zasługa, że Okrza nie straciła gola przez pierwszych 45 minut. Choć my pomimo zdecydowanej optycznej przewagi także nie stwarzaliśmy zbyt wielu dogodnych sytuacji. I myślę, że stąd bezbramkowy rezultat do przerwy. Po zmianie stron, po wejściu waszych najlepszych strzelb sytuacja trochę się zmieniła. Tak było. Dwie zmiany, dwa gole. Powinszować tym, którzy te zmiany przeprowadzili. Pogratulować strzelcom. Wracając do tego pamiętnego meczu, który się odbył tutaj wiosną. I ten finał, który kończył się po prostu już w całkowitych ciemnościach. Mam takie pytanie, bo no, gdyby nie ta lampa na rogu boiska, która jest i którą chyba sołtys specjalnie zapalił, żeby mógł się odbyć wtedy ten konkurs rzutów karnych. Niech mi pan powie tak, no bo było bardzo ciemno i jak wtedy po prostu intuicja bramkarska, jakieś nadprzyrodzone zdolności pomagają w bronieniu? Jako, że nie obroniłem wtedy żadnej jedenastki, więc wydaje się, że nic takiego nie pomagało. Za to kolega ze Skry obronił dwie, o ile mnie pamięć nie myli. Tak, myślę, że to pytanie należałoby kierować do niego. Ja nic nie widziałem, ale także nie przesądzam, że gdybym widział cokolwiek, to cokolwiek lepiej byłoby z mojej strony. To była pierwsza taka sytuacja, w której się pan znalazł? No bo chyba no, w okresie dzieciństwa, kiedy się grało no, do późnej nocy, no bywały takie sytuacje, ale może nie w meczach takiej rangi. Pewnie tak. Myślę, że to był pierwszy taki mecz od iluś tam lat. Nie odnotowywałem wcześniejszego meczu po ciemku, więc nie powiem panu redaktorowi, kiedy poprzednim razem taki mecz miał miejsce, no ale na pewno to rzadkość. Kibiców bardzo ciekawi, że tak dobry bramkarz, a siedzi na ławce. Chyba prezes Zalski jest bardzo bogatym człowiekiem, że go stać na trzymanie na ławce rezerwowych tak dobrego bramkarza. Nie mam wglądu w konto prezesa Zalskiego. Nawet nie śmiałbym taki wgląd mieć, także nie wiem, jakie jego finanse się mają. A co do pana redaktora komplementu, dziękuję, jednak Błażej jest zdecydowanie lepszym specjalistą na tej pozycji i zasłużenie broni. Kibice chcą, byli chyba, no czy są nadal złaknieni tych wyśrubowanych przez pana rekordów, a tu w tej chwili no po prostu pan sobie spokojnie tylko obserwuje to, co się z ławki rezerwowych, to co się dzieje na boisku. No ale jeśli chodzi o rekordy, to tylu meczów na ławce rezerwowych z rzędu nie spędziłem na pewno przez wiele, wiele lat, więc to dla mnie również nowość. Twierdzę, że chwalebna. Jeżeli chodzi o wasze dalsze poczynania w pucharze, no przed wami finał. Oczywiście no, znając waszą ambicję i chęć wygrywania, będziecie starali się go rozstrzygnąć na swoją korzyść. I co dalej? Dalej, o ile uda się go rozstrzygnąć na swoją korzyść, bo to jedna drużyna przechodzi dalej, czy obie grają? Najlepsza będzie już grała na szczeblu okręgu katowickiego, śląskiego. Tam planujemy kontynuować zwycięstwa. No nie wiem, czy pan tam ma akurat wiedzę, bo był kiedyś taki okres w historii Znicza, kiedy Znicz no, dość daleko zaszedł właśnie w tych rozgrywkach już wojewódzkich. Jak daleko zaszedł Znicz, niestety nie wiem, pamiętam tylko sprzed lat. To był chyba półfinał, bo to było bardzo dawno. Sprzed lat, ale to może sprzed mniejszej liczby lat niż pan redaktor sugeruje, gdy Znicz ogrywał Raków w finale częstochowskiego pucharu tak, to u siebie był na stadionie. Finał, to był bodajże 2002 albo 2003 rok. Tak, wtedy byłem już piłkarzem Rakowa, jak sądzę, więc nie w smak mi było to zwycięstwo Znicza.
nie wiem, mam nadzieję, że zejdziemy wyżej niż najlepszy dotychczasowy wynik Znicza w historii, no ale oczywiście boisko to zweryfikuje. No wie pan, jest na finiszu tych rozgrywek no dość spora skarbonka. Do zebrania. Co pan ma na myśli? 40 tysięcy. Faktycznie to kwota nie do pogardzenia, ale jeśli nawet pamiętałem, że jakieś większe sumy wchodzą w grę, to znaczy jeśli nawet wiedziałem, jeśli kiedyś o tym mówiono, to nie pamiętałem tego, więc do tej pory nie było to przynajmniej moją osobistą motywacją. A co będzie później? Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc mam nadzieję, że będziemy mierzyć wysoko. A pieniądze to nie wszystko. Naturalnie.